Zawsze, kiedy nagrywam filmy i zapraszam ludzi do dołączenia do mojego biznesu, pojawiają się uszczypliwe komentarze w stylu piramida finansowa, że to jest piramida. Słuchajcie, piramidy mamy w Egipcie, a coś takiego jak piramida finansowa, to sobie dobrze poczytajcie, czym ona jest. Ale tak w skrócie, w jednym zdaniu mogę powiedzieć, jest to rzecz, jeżeli się zapisujesz do jakiegoś stowarzyszenia, nazwijmy to klubu, firmy, nieważne, i nie dostaniesz w zamian za to produktu. Wtedy tak, uczestniczysz w czymś w rodzaju piramidy finansowej faktycznie, a wszystkie biznesy, które są marketingiem sieciowym, absolutnie nie należą do piramidy finansowej. Dlaczego? Dlatego, że piramidy są zakazane w całym świecie, jest to nielegalne działanie na niekorzyść klienta, na niekorzyść osób zapisujących się i tak, macie tu rację. Jeżeli jesteś w takiej piramidzie, to ta osoba, która jest pierwsza, jak najwięcej zyska, zarabiając na tych, którzy są pod tobą i nie dając im produktu. W marketingu sieciowym jest tak, że każdy zyskuje. W mojej firmie, nawet jeśli zapiszesz się pode mnie, będziesz lepszy ode mnie lub lepsza i takich osób ja właśnie szukam, które będą lepsze ode mnie, wyścigniesz mnie, przeskoczysz mnie, jak to się mówi, uzyskując wyższe awanse. Także wiem, w czym jestem, nie byłabym w czymś, co nie działa, nie byłabym w czymś, co oszukuje i przede wszystkim nie byłabym w żadnej piramidzie finansowej. My mamy bardzo dobre, najwyższej jakości produkty wykonane z aloesu i tego się trzymajmy, że zobaczmy najpierw, jak to wygląda, jaki jest plan marketingowy, a nie oceniajmy, bo nawet idąc do pracy, do sklepu, kiedy masz szefa, twój szef ma nad sobą szefa, później jest jakaś korporacja, później jest hurtownia, później jest magazyn, słuchajcie, ta. I jak widzisz, robi się z tego piramida i tej piramidy nigdy nie przeskoczysz, ponieważ nigdy nie awansujesz na właściciela całej tej korporacji, nigdy nie zostaniesz jakimś szefem, a nawet jeśli ci się to uda, to twoje zarobki nie będą o wiele wyższe od tego poziomu, na którym byłeś wcześniej. W marketingu sieciowym przy bardzo ciężkiej pracy, owszem, jesteś w stanie dokonać dużego sukcesu i spełnić swoje marzenia.